Jego transfer na Camp Nou zelektryzował fanów futbolu na całym świecie. Nastolatek, za którego duma Katalonii była skłonna wyłożyć 145 milionów euro. Co się dzieje z Dembele, który w Barcelonie miał być nowym Neymarem? Siemanko, to ja, Peter, zapraszam Cię na kolejny odcinek Futbol Okiem Petera. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek i zostaw łapkę dla zasięgu. Dzięki! Młodziutki skrzydłowy szybko zyskał łatkę największego talentu Ligue 1 za czasów gry w Rennes. W swoim debiutanckim sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji rozegrał łącznie 29 spotkań, podczas których zdobył 12 bramek oraz zanotował 5 asyst. Świetne występy Dembele szybko przykuły uwagę najsilniejszych europejskich drużyn, takich jak FC Barcelona czy Real Madryt. Ostatecznie perspektywiczny skrzydłowy wylądował w Borussii Dortmund, która sprowadziła go za kwotę zaledwie 15 milionów euro. Klub ten miał dać zawodnikowi szansę na dalszy rozwój oraz wyrobienie sobie nazwiska. Francuz bardzo szybko zaaklimatyzował się w Dortmundzie, gdzie z miejsca stał się jedną z kluczowych postaci w drużynie. Podczas swojego pobytu w Niemczech rozegrał on łącznie 50 spotkań, w których zdobył 9 bramek i 22 asysty. Jego umiejętności oraz ogromny potencjał sprawiły, że Barcelona zapragnęła go sprowadzić, i to jak najszybciej. Przedstawiciele dumy Katalonii widzieli w 20-letnim skrzydłowym następcę Neymara, który podczas ostatniego letniego okienka transferowego zdecydował się na rekordowy transfer do PSG. Włodarze Barcy nie zamierzali próżnować i rozpoczęli operację sprowadzenia Dembele na Camp Nou jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem odejścia Brazylijczyka. Transfer Francuza okazał się jednak bardzo trudny do zrealizowania, gdyż klub Zagłębia Rury nie zamierzał sprzedawać piłkarza, którego sprowadził zaledwie przed rokiem. Skrzydłowy zdecydował się na rozpoczęcie wojny z działaczami BVB, która ostatecznie doprowadziła do jego przenosić na Camp Nou. Katalończycy zgodzili się zapłacić za 20-latka aż 105 milionów euro kwoty podstawowej oraz 40 milionów w postaci zmiennych. Dzięki temu 20-latek stał się jednym z najdroższych piłkarzy w historii. Dembele nie może być zadowolony ze swoich pierwszych chwil w nowym klubie. Na samym początku sezonu nabawił się on kontuzji, która wyłączyła go z gry aż do 4 stycznia. Po powrocie na boisko bardzo szybko złapał kolejny uraz. Tym razem tylko na 4 tygodnie. W tym momencie skrzydłowy jest już zdrowy, pozostając do dyspozycji trenera. Od początku sezonu rozegrał on jednak zaledwie 11 spotkań, podczas których zanotował 4 asysty. Wynik ten nie może cieszyć, rozpatrując to w kontekście zastąpienia Neymara. Choć 20-latek jest obecnie zdrowy, władze dumy Katalonii martwią się o jego rozwój. Problem ma stanowić otoczenie zawodnika oraz jego złe nawyki, także te żywieniowe. Rozgłośnia radiowa Cadena Ser informuje, że Francuz ma prowadzić nadmierne nocne życie towarzyskie. Do tego dochodzą wspomniane wcześniej złe odżywianie. Dembele jest wielkim fanem fast foodów oraz problemy rodzinne. Jego rodzice są w separacji. Piłkarz nie może również znaleźć wspólnego języka z kolegami z drużyny. Według katalońskich mediów utrzymuje on bliższe relacje tylko ze swoimi rodakami, Lucasem Digne i Samuelem Umtitim. Szefostwu Barcy bardzo zależy na tym, aby ich zawodnik jak najszybciej zaklimatyzował się w klubie. Zapewniono mu opiekę psychologa, żeby zdjąć z jego barków ogromną presję związaną z wielkim oczekiwaniami. Dembele może również liczyć na pomoc osobistego kucharza i dietetyka. Jak myślisz, 20-latek sprawi, że kibice Blaugrany zapomną o Neymarze? Czy stać go na to, aby w przyszłości udźwignąć na swoich barkach całą Barcelonę? Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, to mnie naprawdę bardzo motywuje. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, wpadnij na mojego Face'a, na grupę, wszystkie linki masz na dole w opisie. Za niedługo nowe ciekawe odcinki, siemanko!